Hej, ludziska. W następnym odcinku zagrajemy Fallout New Vegas. Tak, no taka nagle zmiana, nie? Dzień teraz noc, ale jak widzicie, spójrzcie sobie na prawo, wagę 30% tylko obciążenia. Się pozbyłem wszystkiego, co tylko mogłem. Sprzedawałem, poleciałem od do naszej bazy, właśnie do bunkra. Posortowałem rzeczy. Trochę mi zajęło chyba z dobre pół godziny, czy nawet więcej, więc nie chciałem, żebyście się w cholerę zanudzili. Raz na jakiś czas możecie to sobie obejrzeć, no ale nie przesadzajmy tego, że to za każdym razem, prawda? No, jak widzicie, Arkane'owi widziałem ten pancerz na ziemi, nawet go nie naprawiłem, bo nie miałem za bardzo czym. No, ale ważne, żebyś miał. Znaczy nie powinien tak szybko dzięki temu zginąć. Tak, zobaczcie sobie, jeszcze dokupiłem sobie do... Mam tak, pojedynką mam. No. Dziękuję. Młot wspomagany, ten klasyczny. To jest co do innej modyfikacji tej paczki. Tutaj pod trójeczką mam mojego przyjaciela. Pod czwórką tonnego Wintera. Jak możecie się przyjrzeć, ulepszyłem go, dodając większy magazynek. Teraz jest 20-nabojowy. Kolbę, tą jest tam syntetyczną. Była prędzej drewniana i lunetę. Także gdzie robić na następną barkę. No oczywiście jeszcze wziąłem do tego, no wyciągnij się, ten do mojej roboty karabin Gaussa. No nie wiem, mi się wydaje, że to chyba naprawdę być cholernie, no dobra, mieszam. Także też będzie jeszcze jedna snajperka jakby co. Także jakby co, jesteśmy nawet już gotowi. Mamy też trochę amunicji. Tam widzieliście, miałem od cholery właściwie broni, a nie miałem praktycznie do nich amunicji. No, trochę tak bez sensu dźwigać takie rzeczy. No kolejek tam przy okazji tam zmieniłem, bo przeskakiwałem. Wziąłem pierwsze lepsze z brzegu. Mam iść w tamtym kierunku, tak? Albo raczej tędy. Aha, ciepłe, ciepłe, za ciepłe. A. Mój biedny język. Poparzyłem sobie. Herbatko. Niedobra herbatka. Mokra. Gorąca. No. Paszmość. Instructions to the robots to start packing up the plane to bring it back to Nellis. I just told you, the robots are going to handle it. They'll break the plane down into pieces and move it up from Colville Bay in one shot. Exactly. We'll be shelling an unoccupied location in Outer Vegas to get their attention elsewhere. By the time they realize they aren't under attack, the plane and the bots will be long gone. The kids wish we were shelling a real target, but Pearl thinks it's wise not to start up a war just as the lady has risen. Hey, I better get rolling. Jack and I have a lot of... No ja myślę. Dobra. To mamy. Zadanie wykonane. Następne zadanie jakie jest? A jest nim... zadanie. Wlejał. Aha, że ta wykonana. A jeszcze młode serca, to zrobię może za nim. Tędy się wychodziło, prawda? Przepraszam bardzo. No, jeszcze z tym paku zapomniałem wziąć więcej, ale powinno wystarczyć tam chyba. Oby. Mapa świata. Jeszcze przy okazji szybko przypomniało mi się, jak właśnie kodałem to. Tylko że o, przypomniało mi się o jeszcze jednym, o którym się nie przypomniało prędzej. Ja mianowicie przypomniało mi się prędzej o tym, żeby ten... Tak pomyślałem i wpadłem na pomysł, żeby wziąć jakiś mod do gotowania. No wiecie, no kurde, nie umiesz gotować mięsa, usmażyć, nie wiem, bo jest kurde z czego innego zrobione, no serio. No i także ten mod powinien zadziałać, trzeba go sprawdzić, który pozwoli mi gotować każdy jeden rodzaj mięsa. Oczywiście od mojego poziomu przetrwania będzie zależało to, jak to dobrze zrobię. Wiadomo, gotować każdy może, ale nie każdy powinien.
Aktualnie w tej grze było tak, że gotować nie każdy mógł. Ale każdy powinien. Dobra, tu jest ta panienka dziś. Upsa. O, jest tutaj ta. Ty, bliska. Jak oni się kurna... A, widzą. Zawsze zobaczcie, o co mi chodzi. No chyba, że to był stan na tym, ale tak. Ja się przez chwilę zamknę po siorbie herbatki, a wy czytajcie sobie, właśnie słuchajcie. Też. Nice looking blonde boy? I always wondered if he was watching me back. What's he like? Really? That's so sweet. I'd love to go meet him. Is there any way the boomers would let me visit Nellis? Przepraszam. Moim kubeczkiem pożyłem poluszek. Biedny. Tak, pędź, pędź. Lecisz w powietrze. This is so exciting. Let me know how it turns out. Jak to mówił właśnie z choinska? Pierwsze koty za płoty. Przypomniałem mi się ten bajkę, no. Po prostu. Dobra. To my ten... A, do niej mam iść, to nie tędy. Tylko tędy. Zasuwamy, przebieramy. Tymi nóżkami. Szybciej i szybciej. Tylko tutaj. Baraki Pearl. Niby tak. Ale jakby chyba nie. Nie no, spoko. To tam. Siemasz, stara. She's with those traders. They've tried to contact us before, but I'm not interested in trading with greedy savages. This presents a bit of a problem. Jack isn't allowed to leave Nellis, and I doubt she would make it through the artillery alive. Suppose Jack deserves a chance at love. You can tell Jack she has a free pass to enter, but he is responsible for her actions. Do not make me regret this decision, outsider. Bye. No to cześć. Przyjdziemy do niej. Potem jeszcze raz. Co tam? Ale momencik, może nam zgłodniał ten, nasz robaczek. Chodź tu. Freddy. Niewidzialna bestio. Myślę, że będzie głodny już. Sprzęt chemię. O. Mięso wodniaka. Urósł. Doskonale. Skoczmy na tej karmazynowej karawany. Dobra, ta herbatka się robi. Migąca. Nie taka zabójcza, jak prędzej. Chcę czekać tylko na moje życie. Mnie zabić od środka chciałem. No ale nie. Ja się nie dam. A, właśnie, chciałem jeszcze powiedzieć coś. Chwilowo nie będzie nagrań z Singularity, o którym mówiłem w ostatnim odcinku z Resident Evil, że następna seria będzie. Zamiast właśnie Rezynta, ponieważ coś właśnie mi odbija z napędem i muszę albo skombinować sobie jakiś napęd zewnętrzny na USB, albo coś w tym stylu, bo za cholerę nie mogę płyty żadnej odpalić. Nagle coś mu odbiło. Czyściłem też, mu nic już nie daje. Wybuchowo.
I was hoping you would. What's going on? Okay. Aha, dobra, 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 ja jestem idiotą. Wszystko jasne, bo zapomniałem, do niego przecież muszę najpierw iść, prawda? A nie do niej. Też muszę powiedzieć, że lepiej i czy nam on będzie odpowiedzialny za to. Mój język. Znowu, trochę przewijałem. Gdzie ty jesteś do dziś? Nie mam tak przegiąć. Aha. No ale z drugiej strony dobrze, że tak sobie porządnie się robnąłem, bo wtedy byłoby nieciekawie. Chodź tu, stary. No. Chyba. What happens next? Can she come here? How do we make sure she doesn't get blown up? Should I talk to the gunners or to Pearl? No właśnie. Take this boomer outfit. I'll let the gunners know she's coming and not to shoot at her. No dobra. To są z powrotem oni. Bam, 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 bam. Karmazyna, karawana. Hot mama! Johnny Uno. Przyjdzie się na tego Dina Domino. Poznacie go niedługo. No, niedługo. Zależy tak spojrzeć, prawda? Już mamy trochę odcinków. No to się... My nawet nie jesteśmy... W jednej czwartej gry tak właściwie. Ba, jesteśmy chyba gdzieś w jednej szesnastej długości, także no, to będzie odcinków z cholery. A mam zrealizować wszystkie możliwe wątki. Dzięki tylko to mógł. No, właśnie. Ej. O właśnie. There's one more thing. I have a work contract with the Crimson Caravan, and if I walk away, I lose the wages they owe me. Could you do just one more thing for me and talk to Alice McLafferty about it? I know if I do it, she'll just say no. I'd hate to lose the money. Dobra, dobra. Dobrze, dobrze wziąłem sobie z chałupki. A, właśnie. Freddy. Ja muszę cię nakarmić. Nakarmić cię muszę. To mi tu zdechniesz jeszcze z głodu. Chemia. Mięsowodniaka. Tak. To jest to, co szponiki lubią najbardziej. No. Rośnie, rośnie. A ile masz życia? Ostatnio było... Nie, to jest samo. Dobra. No. Otwieraj to. No jak myślicie, no to jest taki trochę strój nie za bardzo pasujący do takich rozmów. Myślę, że lepszy będzie to i to. Tam mamy do handlu już 10. No, myślę, że ją jakoś przekonamy. Chyba. Mhm. O właśnie. Ah yes, her infatuation with a boomer she's never met. It's a small camp. Word gets around. She's aware she's breaking her contract, which is undoubtedly why she sent you to talk to me instead of coming herself. Janet is free to leave, but she forfeits the wages she's owed. That's the price of contract breaking. Take it or leave it. Kurna, jeszcze handlu mi brakuje. Ale, ale, moment, to tak miał. Cholera. Założyłem sobie jedno i drugie. Myślałem, że będę bardziej taki przekonujący, a to dupa.
a nie przekonujący. Nie no, teraz to jestem elegancki pan. No, ja myślę. O właśnie. Being sentimental is not how I made the Crimson Caravan so successful, but I'll allow it, just as once. Janet will be paid what she's owed. Consider it a gift. No, na mojej drodze życia. Za chwilę się przebierzemy jeszcze. Nie zaszkodzi. Piętnastka, 95, dobrze. 110 dźwigu dodatkowego. Nie no, zajebiście wyglądamy. Hej. Have you spoken with tak. That's great. I can't believe you went through all this trouble. No. Taki ze mnie. Człek. Bombowy. Nails, tak? Nie jest skidata. Na pasiata. Nails, mam się... Moment. Zadanie, przyjrzyjmy się. Spotkaj się z Janet Nails. Na pasiata Nails, gdzie to może być? A nie, no dobrze, dobrze. Nie no, spoko. Mi się coś pojawiło. Mówię, tak coś tam szukam. Nasza potwora powinien zgłodniała, gdzie ty jesteś. Niewidzialny cholero. Cholerniku. Porozmawiajmy. Nakarmimy cię, nie bój żaby. Bo to się nosi, to żarcie. Ale trochę mi się zaczyna kończyć. To jest silnym błotniaczkiem. Dobra. Pam, 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 pam. Ona tam drałuje dopiero, jak rozumiem. A zobaczmy, gdzie ona teraz jest. Tutaj, tak. Poczekajmy chwilę, sprawdzimy, czy ona teraz szybko się przewysuwa, czy nie. Tak średnio, nie lecę czekał przez miesiąc. Skoczmy sobie tutaj. I... rzucilibyśmy okiem sobie na jedną rzecz. Mamy, gdzie ty jesteś? Bardzo tutaj. No, pokazuj, co tam masz. No dobra. To sobie tutaj czekaj. Ja tu do ciebie przyjdę jeszcze. A tymczasem pójdziemy do bazy naszej. Tak na szybko. Znowu głodny jest? Co to? Gdzie ty jesteś? Będę mała. Tak akurat rzuciłem okiem, patrzę. Dobra, dostaniesz, niby żeby. Chemia. Mięso wodniaka. Widzicie? Rośnie. Tam. Ona tam sobie drałuje powolutku. W każdym razie w dobrym kierunku. Ale my chcemy tutaj. Dobra, herbatka, dobra. A tak ogólnie... O, pić mi się zechciał. Ogólnie zauważyłem, że ogólnie za klejmerze coś dużo herbatki chleją. Jakby nie patrzeć. Tu herbatka, tam herbatka. Niedługo to człowiek będzie się miał szafę otworzyć, bo tam coś będzie herbata. Tak. Zaraz sobie z tym poradzimy. Właściwie to nie było problemu. U, to jeszcze nie. Myślałem, że już może urosło. Ale to pewnie się zrobiło tak.
Teraz zrobimy detox, stworzymy nowy. To jeszcze nie mogę, ale tu mogę. To powinien usunąć niewyspanie i tyle. A dupa. Chociaż? Okay. Spróbujmy raz jeszcze. Start. Tak, zacznij. Dobra. Tak, opadło nam. Teraz tylko przydałoby się coś jeszcze zjeść. Czy tam to urosło coś? Jeszcze nie. Nie. Sorry, że taka chwila była cisza, ale miałem moje wytyczne dzisiejszego dnia. Fruit storage. Żarcie. Mięso od rakana, a weźmy. Szczura. Mięso mrówki. To szczura. Teraz jeszcze, gdzie ty jesteś, Freddy? A, tu jesteś. Porozmawiaj. I to. Chemia. Mięso. O, myślę, że będzie dobre to szczura. Nie jestem pewien. No się okaże. No i? Tak, działa. Teraz spróbujemy jeszcze może... nie ten kierunek, znowu. Zobaczmy, czy możemy jednak ugotować się, czy nie. Gotuj. Tak. Mięso z mrówki. Trochę będę potrzebował dwa razy. Dwie porcje właściwie, żeby sobie zrobić jedną, ale jednak będę mógł, więc nieźle. Co tu jeszcze mamy? Szczura. Zrobakana. Właśnie takie same daje nam. Ale jednak, więc to jest dobrze. Chodź mi dalej robić, bo to tak się trochę. Jeszcze pół godziny nam zostało. Mam 40 minut właściwie. 23 minuty nagrywam i pół. Skoczmy sobie. Ona już tam powinna być praktycznie. No, no, w końcu. Coś się nie chciał zaskoczyć. Czy ten gościu wam na tym banknocie nie przypomina Chucka Norrisa? Ej, Freddy, nie chowaj się przed nami. Czy do jasnej cholery wdawasz na Freddy'ego? Freddy. Zostaniesz. Chemia. Mięso, mrówki. Moment, co? Nie, to właściwie żadnej różnicy nie ma. Dobra, dostaniesz mięso. To wszystko. Dobre, co? Mięsko. Pożywne. Widzisz? Jak pan ciocie dba? A taką bestię to bym chciał. Cholera. Ja musiałem naprawdę mieć, nie wiem, ze świniaków od cholery co najmniej. Gdzie wy, kurde, gołąbeczki jesteście? Aaa, tutaj się. Thank you.
Moment. Zbark? Mechaniczny problem? Ostrzelałem choć o co do jasnej cholery. Ej, 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 gołąbeczki. Dobra. A ty? Thank you for getting Janet to know us. I've never been so happy in my entire life. Wiesz, to takie wiesz, trochę słonicze. Nawet, że jesteś szczęśliwy, ale po ślubie byś mnie normalnie przeklinał za to, co ci zrobiłem. Dobra, wredny jestem. Czasami. Tylko. A czasami za często, czasami za rzadko. Kierunek. Czy to tutaj, czy nie tutaj? Wiecie co? Zadanie? To. Tamtędy. I wszystko jasne. Zawsze jak wiecie, zawsze jakaś pewność, prawda? Jakbym tam pobiegł, to musiałbym zasuwać raz powrotem. No tak, chociaż w odpowiednim kierunku. Więc zawsze coś. No, postać nam się tylko zdyszała. Ale no, żeby tak nie było, że ja tylko marudzę na tego Fallout 4, na przykład jest dobrym plusem. Aha, więc wtedy obiektów dekoracyjnych w naszym bunkrze. Dodatkowo. Dobra. Może wypijmy coś. Przydałoby też chyba się znaleźć jakiś kibelek, zapełnić butelki. Jakkolwiek by to nie brzmiało, nie? Ludziska. Zjestem może jakiś sobie zapiekankę, może pokarm bardzo dobrze zaspokaja. Też napijmy się jakiejś wody. Woda oczyszcza, nie za dużo tego. No, ale w każdym razie zadziałało porządnie. Czym się teraz zająć? Zobaczmy, co my możemy zrobić. Oczywiście z zadań. To nie, ekspedycja też nie, spotkanie też nie. Otwarcie to pewno nie. Tędy poszli. Lucy, where are you? A, to jeszcze nie. To jest ten drugi bunkier. Na zielonej trawce. Kapitan Curtisem. Liczba niepokoje. Skanikowa dziś. Widziałem. No właśnie, będę potrzebował tego, prawda? Zobaczmy, jakie będzie mapa świata. Jak nie patrzę, tutaj jest tego tak wszystkiego, bo tutaj naprawdę można by było też to rozbudować ładnie. No dobra. Obóz opadowy Legionu, chata. Nie wiem, czy nie popodróżujemy po prostu. Bo pamiętam, gdzieś to był rozbity latacz. W takim tym rejonie. Tylko za cholerę nie pamiętam dokładnie z której strony. Między tym, to ja teraz zaznaczam. A tym. W tym rejonie. Chodźmy do tej chaty. Gdzieś tam był latacz rozbity. I tylko takie były wredne roboty, te cholernie opancerzone. Więc one są tu dosyć wredne. Ale... Nie no, nawet taką serio? Freddy, bierz ich. No dobra, nie będzie tak. Patrz, mój młotek jaki fajny. Widziałeś, jaki mam fajny młotek? Hihihi.
Mam fajny młotek. Widziałaś? To co? Jakie czary? Czary mary. Hokus pokus. Psycho. Kapsle. Naboje. To naboje zawsze i wszędzie w każdej ilości. Tego za dużo nie mam nigdy. Jak to trzeba kupować, a to też swoje kosztuje, prawda? Pieniążki trzeba mieć, także zbieramy wszystko, nie marudzimy. Czekolada. Racja D. To trochę jak wojskowe brzmi. Jakby z jakiejś sesji wojskowej to było wyciągnięte. Kubka popiołu. Piłka baseballowa. I będzie. Znowu ten małpi klucz, jakkolwiek pewnie się to wymawiam. Aha. Dobra. Czy on tutaj wszedłem w ogóle? Podejrzewam, że tak. Tak, rzecz następna. Zobaczmy mniej więcej kierunek. No nie wiem, przejdźmy się może w tym kierunku mniej więcej. Zobaczmy, czy tam coś może byśmy znaleźli. Wiecie, by było całkiem miło. Co jest przed nami? A, to jest to, dobra. To tam nie chcemy iść, tam byliśmy. To tam iść nie chcemy. W żadnym wypadku. Ale, o, tam są jak coś przeciwnicy. Z tego co ja widzę. A, to ci... Wow! To wam coś pokażę. Może nie widać tego, może by się tego nie widać dobrze, ale teraz chyba lepiej. Widzicie gościa? Nie no, nowy jakiś chyba... Raper jakiś młody. Albo kurde metalowiec. Kierunek. O, na tam coś jest. Ty dym. Teraz mi się coś przypomniało. Jeszcze. Ciągle coś mi się przypomina, no ale... W każdym razie... Tak się dowiedziałem jakiś czas temu, że gry takie z otwartym światem mają właśnie ten... takie różne rzeczy są budowane w taki sposób, aby to nie było ani za daleko, ani za blisko, ale też... Co to jest? Kryjówka Legionu. Cezar. Pewnie to samo, co? Tak. Trudno. Coś tam jest. Nie jest to robione, jak już tam, wiecie, świat stworzony i tak dalej. To jest dopiero składzione tak, wiecie, na oko. Co to tam się szwenda? Gul. No nie, ale jestem pewien, że to gul. Serio, jak miałem zabić Quicksilvera. Tak, 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 oczywiście. Co, ty jeszcze żyjesz? Co to za... Uber gul. Jakiś kurde... Zombiak SS. To masz. Co chciałeś? No, Freddy idzie zapolować? To by taki... A ty się musisz pierdzielić, oczywiście. Nieźle, Freddy, nieźle. Co tam widzisz? To tylko ten... Ja bramie chciałem powiedzieć. Trochę bito. Ile to ma obrażeń do jasnej cholery? Itemki. Uzbrojenie i 31, trochę taka bieda. No niby większy niż ten. Zobaczymy. Na auto. Zmienimy sobie. Oj, znowu nie tak. Zmienimy sobie tak. Tak, tak. Tak, o. Teraz będzie dobrze.
Widzieliście to? To jasne i cholera, co za kurna człowiek widzi, jak ktoś strzela, ładuje, skarczy mu przed lufę. Łapie, gdybyś chciał kogoś obronić, ale... To jasne i cholery. Ja muszę znowu zmienić. No auto, chyba tylko pomoże mi to. Magazynek nie jest największy. Jakby tylko na to nie patrzeć. No. Freddy, ja do ciebie chciałem już pakować. O Jezu, to jest bida snajperka. O mój Boże. Boże, Bożenko, czy ty to widzisz? Boże. Drogi. Trochę... To jest to promieniowane miejsce? Świecący góra, bo te góle tak pomieniłem lekko. Dobra, weźmy nasz tłuczek do mięsa. Więcej guli. Ale tu coś jest. Tutaj mam wrażenie, że jeszcze nie spacerowałem ani razu. Mój pierwszy raz w tym miejscu. Bez skojarzeń. Jakiś punkt widokowy. No to jeszcze nie to. Co to za jakieś gule? Gulowate? A, jakieś opancerzone. Magazynek nie za duży. Swoje robi. Wow. Nieźle, stary, nieźle. Dziki kul żołnierz. Trzeciego zatłukę. Kabum. 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 A, jeszcze miałem dokończyć, nie? Tak jak mówiłem, żeby nie było, że ja tylko źle o tym flacie 4 mówię. Na pewno jest, jak już mówiłem, poszli po rozum do głowy i zrobili z tym bieganiem. Tak jak było z tym. Ginąć! A twarde! Twarde bydle! No no. Chyba w końcu zaczęło działać jak powinno. W sensie ten... Widzieliście, wtedy coś było łatwiej te potworki ogólnie zabijać. Albo to są takie super dokokszone. Że zapadałem problemy z zatłuczeniem tego dziadostwa. No weźmy. Stary poligon testów nuklearnych. Czyli będzie cholerna radiacja. Kapsle mogą być. Kapsle też spoko. Zwykle glują kapsle, to jest trochę ciekawe. Ale chyba musicie się z tym zgodzić, że to jest ciekawe, że w ogóle nie mają zwykle niczego innego jak kapsle. Według mnie trochę dziwne. Dobra, weźmy ten nasz tłuszek do mięsa. Ale ja chyba nie wziąłem antyradu. Ani redeksa. Ej. Hydra, trutka. Oczywiście, że nie. Hu, hu, hu. Może być nieciekawie. Może, ale czy będzie? Słuchajcie, się okaże. Kurde, bieda! Cholerna bieda. Co się, że to może być tak ciekawie? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To będzie za 30 i to będzie tak miłe. Z gwiazdką, dobra. Oby było warto, nie? Za to, co ja to robię. Bo to za chwilę będę takim...
Gulem drugim. Nie wiem, co jak zginę. Spierdzielam. W podskokach. Najbliższe, jak się o niej świeci na czerwono. Nie chcę radiacji. Aż taki. Co tam z Aleksa zrobi? Ja pewnie wytrzymałeś obniżenie to cholernie. Skutki. Skutki. Tutaj to. Co to mamy? Tak. O. Krytyczne promowanie wytrzymało siłę i zwinność. Ona mi obniżyła. Faktycznie mam trochę radów. Tak, itemki, chemia. Odtrutka. Steampack. Alkohol. Trudno. Dobra, kłamek congressman. To możemy wziąć. Retorykę sobie pomyślimy. Nikola Tesla i ty. Pasuje. Opowieści. Też mi pasuje. Freddy? Do nogi. Fajna dystyka. Tak. Nie bój żaby, ja to nie zapominam. Wybił chemię. Te mięso, mrówki. Dobrze, rośnie. Cholerna ta. Cholerne promieniowanie. Steampaki mi nie pomogą. Właśnie, co strzelowa? Morsbank jakaś. Zobaczmy ją. Do łapki weźmy. Nie no, całkiem zacnie, no nie powiem. Źle nie jest. Jednostrzałowa. Jakiś granat. Tak, olonkowy. Wiecie co? Piu! A ja potrzebuję tego, ja? Cholera. Dobra. Jak nie tak, to tak. Jakoś sobie poradzimy. Czy coś tam tym znajdziemy? Jest w tym kierunku. No co, buzi? Pierdolcu? No to buzi. Patrz. Niespodzianka. Fajnie by było zrobienie czegoś takiego. Czy coś ja tu widziałem? Widziałem, ale... Dobra, pozbyli się. Zrobienie czegoś takiego, że jak... Nie, stoisz przy tych... Chyba taka jest modyfikacja, teraz tak mi coś się przypomina. Że jak się stoi blisko tych guli, to też promieniują konkretnie. Nawet nie wiem, czy to nie daje mi jakaś modyfikacja, czegoś już w jakimś tam stopniu. Ale na przykład można by było zrobić coś tak bardziej dobitnie, czyli nie tam, że jak po prostu stoisz koło takiego cholerstwa, to promieniuje trochę, ale no wysuw się człowieku, nie? Ale po prostu jak tak walnisz się rozpaćka, to jakby to nazwać, jego krew wnętrzności ogólnie promieniowałby jeszcze bardziej, a także, no nie wiem, mogłyby niszczyć w jakimś tam czasie ten opancerzenie, coś naprawdę jak, dajmy na to, krew obcych z filmu obcego. Tam coś jest. Brominki. Bym tak jeszcze znalazł z tego trochę. Byłoby całkiem miło, co nie? Tam jest ciekawie. Kurde, jak to bym tak nie zwiedzałem sobie w taki sposób. Tam można iść. Wiecie, chciałem tak spojrzeć, upewnić się, czy na pewno nie będę szedł, nie wiem, gdzieś, gdzie byłem już.
Farma zwierzęca Matthewsa. Matthewsa chyba. Nie jestem pewien. Patrz, raki. Głodne tego. Jak ty karmisz te bydlaki? Wygłodniały bramin. Myślę, że chyba da rada się z tym zaradzić. Mięso jedno. No jak wygłodniały, no to sorry. Tego nie wiem, latacz zeżar czy co? Właśnie ja sobie utłusk mięso idzie. No. Do góry tak, mogę wyjść. Więc co zróbmy? No właśnie, no jeszcze kwadrans. Pusta, niech będzie. Pusta. Kapsel z gwiazdką. O. Niezwykły. Co to jest? Otarto dziennik. Trzeba to gdzie przejrzeć. Nic nie ma? Nie ma. To jakby wodę dla braminów. Rzućmy okiem sobie jeszcze notatki. Układ baterii słonecznych. Złom. Historia miłosna. Umieralniku. Takie buty, co? Okej. Okej. Czyli to była chyba ona tutaj mieszkała. Jak się mogę domyślić. No to ja dobrze, powybija mnie w cholerę. O co mają zwierzaki głodować mi tu? Tak będzie chociaż żarcie. Wygłodniały krętork. Myślę, że na to też poradzimy. Ale to może rano. Nie byłoby złym pomysłem. Tylko, że na razie nie mogę korzystać z termowizji. To więc... Musiałem rzeczy. Piąta, szósta... O, no ta zwaja. Dobra. Pyk, pyk. Mięso. Więcej mięsa. To jeszcze jedna chciaka. No i git. Trochę mięska. Jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Co my tu mamy? Więcej krętorogów. No kto by się spodziewał? I braminów oczywiście. I braminów, nie zapominajcie o nich. O tych dwugłowych krówkach. Bo kto to widział jednogłową krowę? Powiedzcie. To ciekawe, tam ci w ogóle to olewają tam. A daj se siana tam. Się tłuką, to niech się tłuką, nie? Wygłodniały krętoróg, dobra. What the? Nieźle, twarde bydle. Niby wygłodniałe, ale cholernie twarde. Wygłodniały bramin, krętoróg. Ale no jest trochę mięsa. To oznacza.
Czy ja mam... Tak, latarkę miałem włączoną jednak. No, zasuwajmy. Cholera. Pieprzona amunicja się kończy. To jest to samo. Nie pchaj mnie do jasnej cholery. Naprawdę, wiecie, jak brakuje mi strzałów w oczy. Z Falloutu dwójki. Popracuj. No. Wygłodniały. Nie no, ale... Jeszcze, według mnie też bardziej powinien być spragniony niż wygłodniały, tak. Chociaż mi się wydaje, no kurde. Jakby miały polegać tylko na paszy różnego rodzaju, no to dawno by to w cholerę samo wyginęło. Patrzcie, jak szaleje. Jakie odważne. Masz co chciałeś. Nie jest to krętoroga. Krętoroga. I krętoroga. Trzeba było jednak wybrać trochę inną broń, bo to amunicję. W tym kierunku chcemy iść, prawda? No to idziemy. Coś przed nami jest. Nawet więcej. Tylko coś ja. A cóż to takiego? Tam też sobie zobaczymy, zajrzymy, oczywiście. Ale... Gule. Dobra. No przecież mogłem i też zatłuc młotkiem. Tym tłuczkiem do mięsa. Świecące góry żołnierz. Auto, bierzemy. Amunicję. A, nóż do masa tam. Pies mu mordę. Widzał. Nie potrzebuję. No, ręce do góry. Co, z młotka? Nie mam nic takiego do przodu, bo ci tego zabraknie. Harmonika i naboje. To spoko. Znowu ta cholerna radiacja. Mam nadzieję, że nie wkituje. 690 do 1000 wytrzymam. Oczywiście 999, bo jak 1000 spadnie, no to trudno miejsce będzie. Siemasz, Heniu! Patrz, to mój kolega młotek. Poznaliście się? Oj, Janusze. Nawet nie potrafię... Czy tylko ja dobrze pamiętam, czy tu jest cholerne promieniowanie? No nie wiem, tak mi jakoś się, wiecie, ludziska kojarzy. Że tu było promieniowanie jakieś wredne. A, nie spaniam się już na promieniowania nagle jeszcze. No to by nie ciekawie. Zróbmy lepiej takiego quick save'a. Żeby profilaktycznie. Bo chyba by było zginąć z byle powodu. Dlaczego tam prujecie? Przydałby się móc zrobić dziurę tej cholernej siatce i przejść, a nie kurde głupie siatki, żeby nie szło rozwalić. Aaa, to takie mikrusy tutaj latają. Dobra, schówmy to. Znaliśmy jakieś wejście. Nie strzelać! Pięć minut do końca. A my tu biegamy. Tak. To jest to. Dziura. Aż korci. Jak to dziura? Pan z tłuczkiem do mięsa.
No co? Już, już? Zdecyduje się jednak nie? Gdzie to jest cholerstwo? Jestem panem sztuczkiem do mięsa. Dobry? Gurczowiadowy. Samolocyk. Fajnie było wypadać. Móc. A co to za rodzaj samolocika? Ciekawy napęd. A, sprawdźmy, czy to działa. Nie wiem, czy ją za mały, nie jestem się trochę później przypomniał. Trochę dupa. Gurczowiad. Dum 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 dum. Haha! Latający raz skorpion. No, mi się zdarzyło, no. Jak zwykle. Wieża kontroli lotów, jak nie mam. Bo cóż innego to mogłoby być, prawda? No, oczywiście ze mną nie wejdziemy, no bo w ogóle tutaj nie wejdziemy. Co by mnie tak super usatysfakcjonowało, że nawet nie zda się z tego sprawy. To jest po prostu kurde. Naprawdę przydałoby się móc używać ładunku wybuchowych do wywalania se dziury w ścianie albo pozbywania się natrętnej ilości złomu, gruzu. Kufer, a w nim? 250 klapsy. Chyba łapie, o co chodzi. Po prostu mieli tutaj picie. Wiecie, sobie polatali. Chcieli się napić, się napili. Kapsle to rzucali do tego, nie? Pan z tłuczkiem do mięsa. Haha. Widzisz, jaki tłuczek do mięsa? Takiego nie masz. A ja mam tłuczek do mięsa. Dobra, pozwólmy się jak najszybciej i będziemy kończyć bliska. To było brudne. No ja chciałem. Ja chciałem go stłuczkować. Tak. To było po polskiemu. Normalnie. Ginik cholerny. Ty niedobry ty. Przebrzydły. Bo miam jest pan. Odpłacę się wam w końcu. No nie, to pan bliska. Dziękuję wam oczywiście za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejny Zagrajmy Wy. Trzymajcie się.